Hej, hej, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Grywa, odejdź. Dobra, no ja tu mam pierwsza. Odejdź, bo ja muszę iść do świeconki. A ja muszę iść do świeconki. Proszę, dziś mamy Wielką Sobotę i była święconka. Tak, nasza święconka się prezentuje. Godzina prawie 18. Ja się biorę dopiero do pracy. Dobrze. Makaron zalewam i będzie sałatka z zupek chińskich. Dobrze. Mani, takie świąteczne, znaczy wiosenne i mani zrobione i lekko nożem odkrojone. Zrobiłam te paznokcie. Tak jak powiedziałam wtedy, że się zabieram i zrobiłam, także słuchajcie. No, mani zrobione, jeśli chodzi o świąteczne potrawy, to tak lekko słabo u mnie, pisałam wam we wpisie na Instagramie, ale jakoś tak, kurde, powiem wam, że nieszczególnie się tym przejęłam, że tak słabo w te święta, ale w sumie sałatka jest, pasta jajeczna jest, biała kiełbasa jest, jajka są, szynka upieczona jest, także spoko. Miało być coś więcej, ale niestety chorób ciąg dalszy, także siedzimy w domku, więc nasze święta takie naprawdę typowo domowe, kompletnie, całkowicie domowa. No ale czasami tak bywa, mus to mus. Ja w sumie powiem wam, że czuję się już nosowo, chociaż jeszcze czuję taki, jak oddycham, że ten nos jest lekko przytkany, ale no czuję się zdecydowanie od nosa i od krtania, mówię, że od krtania, ale miałam taką, trochę jeszcze mam chrypkę i wydzielinę, dużo lepiej. I imbir mi naprawdę świetnie pomaga, ale powiem wam, że czuję takie osłabienie organizmu. Jestem taka, wiecie, no nie ta Paulina, która była jeszcze 2 tygodnie temu, powiedzmy, bo już w sumie tydzień jestem chora. I w sumie tak sobie wczoraj pisałam z Sandrą i ja sobie uświadomiłam, że ja tak naprawdę, ja mówię tak tydzień, bo w niedzielę zaczęłam się gorzej czuć, ale mnie w czwartek pobolowało gardło, ale ja sobie płukałam wodą z solą i mi przeszło kompletnie to gardło, no a w niedzielę poszło mi na nos. Więc słuchajcie, ja już troszeczkę lepiej, no muszę się jeszcze zregenerować, jeśli chodzi o siły, ale niestety Ignaś nam zaczął gorączkować. I w sumie piątek i sobotę to było tak, że cały dzień wszystko ok i nagle wieczorem podwyższona temperatura 37,5, więc taki stan podgorączkowy. No i ja w sumie na noc dałam mu ibum, bo on nie dość, że przeciwgorączkowy, też przeciwzapalny, bo wiadomo, że gorączkę zbija się, jak jest wyższa temperatura, ale wiecie co, ja wychodzę też z takiego założenia, że w dzień to ja mogę sobie czekać z temperaturą, ale jak już wiecie, jest stan podgorączkowy, no wieczorem to jakoś tak, kurczę, bałabym się zostawić dziecko na noc i czekać, aż nie wiadomo, co się tam stanie, więc dałam mu syropki, no a dzisiaj mamy niedzielę, no i niestety zaczął gorączkować teraz w dzień, już miał 38,6, więc już taka gorączka, powiedzmy, i dałam mu ibum, zrobiłam mu inhalację, czyli takie włączyłam typowy schemat, jaki gdzieś tam zawsze nasza pani doktor przy Aleksie, bo Ignaś ogólnie mi nie choruje. W sumie w tamtym roku był raz przez chory, tak naprawdę, powiedzmy, przez swoje życie, więc no ale też miał tak właśnie włączone inhalacje, miał na gorączkę i ibum, na zmianę z paracetamolem, oczywiście jak gorączka się utrzymuje i na krótko działa syrop, no i zobaczymy, jak w ogóle będzie, bo teraz z tą opieką zdrowotną to wiecie, tak strasznie marnie, więc czekam, na razie mamy dzisiaj niedzielę, więc jakby coś się tam gorszego miało dziać, no to pojedziemy na tą świąteczną i jaką? Nocną i świąteczną opiekę zdrowotną czy medyczną, nie wiem jak tam u nas się to nazywa, ale mam nadzieję, że nie będziemy musieli skorzystać, bo ogólnie jeśli chodzi o Ignasia, to on ma tylko tą temperaturę, nic poza tym, ani kaszlu, ani kataru. Jak się tak wsłucham, to nie wiem, czy ja tak słyszę, czy rzeczywiście tak jest, że on jest tak jakby lekko zachrypnięty, ale to jest takie, wiecie, jest albo nie jest, tak ciężko stwierdzić, więc włączyłam mu te inhalacje,
No i zobaczymy. No, na razie, jeśli nie będzie, wiecie, jakoś gorzej, to nie będę nigdzie jechała. Zadzwonię po prostu we wtorek do naszej pani doktor. I właśnie tutaj do Was pytanie, jak u Was w Waszych miastach, wioskach, czy gdzie tam odbywają się porady lekarskie, bo u nas jest dalej teleporady. U nas są dalej teleporady. Bateria padła i tam troszeczkę ogolona szafa, więc mam nadzieję, że nigdy Wam to przeszkadzało. Pytam się Was o te porady lekarskie ze względu na to, że 15 marca wyszło nowe rozporządzenie, które mówi o tym, ja myślałam, że to jest na zasadzie, że było do 2 lat dziecko, a teraz jest do 6 lat, że na życzenie rodzica może odbyć się tradycyjna wizyta lekarska, ale się okazuje, że każde dziecko do 6 lat ma być przyjęte, chociaż tak mówię, okazuje się. Oglądałam live'a Insta Lekarz i ona właśnie mówiła, że mają bardzo dużo teraz pracy, bo właśnie przez zmianę rozporządzenia muszą każde dziecko do lat 6 przebadać, niezależnie od tego, co się dzieje, czy wizyta jest wymagana, czy nie jest wymagana, dziecko ma być przebadane. I pytam się, jak jest to u Was? Jak to w ogóle wygląda, bo ja myślałam właśnie, że to ma być na zasadzie, że po prostu rodzic dziecka do lat 6 może żądać, no to brzydko to brzmi, ale ogólnie wiecie, o co chodzi, że na jego życzenie wizyta może odbyć się tradycyjna, a to, co mówiła właśnie Insta Lekarz, to wychodzi na to, że tak naprawdę każde dziecko do lat 6 powinno być zbadane przez lekarza. Jeśli chodzi u nas, to o nasz rejon, tutaj gdzie ja mieszkam, no nie jest to raczej, nie robią tak, dlatego że Martyna miała 2 razy teraz wizytę z 2,5-letnim dzieckiem. Ala właśnie jest młodsza od Ignasia o 2 miesiące i miała 2 razy teleporadę. Nie miała żadnej wizyty i to było po 15 marca, więc nie wiem, czy to jest po prostu, nie wiem, czy każdy robi jak chce, czy po prostu faktycznie jest tak, że na życzenie rodzica, chociaż nikt się Martyny nie pytał, bo nawet jakby było na życzenie, no to wiecie, dzwonicie, rejestrujecie się i pani powinna się zapytać, tak, czy rodzic chce, żeby dziecko było przebadane normalnie. Nie wiem, no u nas dalej są teleporady. Nie wiem, jak to u Was wygląda, dajcie mi koniecznie znać, bo się właśnie zastanawiam, jak będzie z Ignasiem, bo jak on tam będzie miał jakieś tam dalej jeszcze objawy, no to ja we wtorek będę po prostu dzwoniła do naszej pani doktor i zobaczymy po prostu, jak to, nie wiem, ale no leczenie dzieci, zwłaszcza dzieci przez telefon, jest po prostu dla mnie naprawdę nieporozumienie. Bo akurat tutaj Alicja miała wysypkę i wiecie, ale miała na pośladkach samych i ja sobie myślę, no z wysypką czy w ogóle z kaszlem, czy z czymkolwiek, no to jest po prostu dla mnie dramat, totalny dramat. A Alicja też była właśnie w tamtym roku chora, że miała kaszel i katar i też wszystko się odbyło tak. Nie zostało dziecko osłuchane w ogóle, nic kompletnie. Pani doktor od poniedziałku do czwartku włącznie, w sumie ona dzwoniła, pytała się o stan dziecka, to tam są. Martynie kazała oceniać, pytała się, jak ocenia stan Alicji, tak? Czy jest gorzej, lepiej, jak kaszle i tak dalej. Po prostu no, paranoja. I w sumie suma summarum w piątek kazała przyjechać, osłuchała i w ogóle, no ale przez cały tydzień dziecko było, wiecie, na telefon leczone. Po prostu no dramat totalny, no ale... I podobno miało się to zmienić, no ale widzicie, u nas przynajmniej się nie zmieniło, może tak. A wy dajcie mi znać, jak u Was jest z tymi teleporadami, czy też tak dalej, czy u Was badają dzieci, niezależnie od tego, czy stan dziecka wymaga tego, tak? No bo niekiedy jest tak rzeczywiście, że no po prostu potrzebujecie recepty, jakiegoś leku, bo gdzieś tam potraficie ocenić faktycznie. Trzeba sobie jakoś radzić, nie? Stan dziecka. Jestem w ogóle ciekawa. No i zobaczymy w ogóle, jak to będzie w naszym przypadku. Nie, mam nadzieję, że się, wiecie, że to wszystko się jakoś tak rozejdzie po kościach i będzie dobrze. Trzymajcie mocno kciuki, ale no tak czy siak jestem ogólnie ciekawa i zobaczymy. No więc kochani, takie święta typowo domowe. Ja zaraz zmykam tam robić dalej kolejną herbatkę, kolejną porcję herbaty, imbir, cytryna, miód. Jakoś próbuję, tak wiecie, naturalnie z tym wszystkim walczyć, no tym, co mamy w domu, a dalej zobaczymy. Także mam nadzieję, że u Was przynajmniej lepiej, u Was zdrowi jesteście i Wy, Wasza rodzinka. Dajcie znać w komentarzach, a ja się do Was na pewno odezwę, a zaupdate'uję Wam, jak tam u nas sytuacja. Więc u nas takie święta. No ale cóż, miejmy nadzieję tylko, że po prostu uda nam się jakoś to, wiecie, ogarnąć tutaj w domku to choróbsko i będzie dobrze, także. Mamy drugi dzień świąt i ja
Popijam mój napój, bogów złoty napój teraz. Herbatka, miód, imbir i cytryna. I robię tak, że ja mam sok z imbiru, właśnie moja kochana Sandrusia. Ja po prostu jestem tak ogromnie jej wdzięczna, bo jej mama właśnie ma taką wyciskarkę specjalną i wyciska imbir dla niej. Ona się ze mną dzieli tym imbirem, także no ja tulę z całego serducha. Już nie mogę się doczekać, kiedy my usiądziemy znowu na kawkę, bo calutki. W sumie się nie widziałyśmy od piątku. Teraz w piątek minął tydzień, więc półtora tygodnia. Więc się już nie mogę doczekać, kiedy wyzdrowiemy i będziemy mogły się spotkać, bo Sandra też jest chora. I słuchajcie co, też właśnie Sandrze poszło na zatoki, niestety jest na antybiotyku, więc, ale już jest lepiej, także super. Tak podobnie się pochorowałyśmy. I właśnie ja dzięki uprzejmości właśnie Sandry, dzięki jej wielkiemu sercu, nie uprzejmości, to jest wielkie serce, słuchajcie, bo nie każdy potrafi się dzielić w tych czasach, robię tak, że właśnie robię sobie herbatkę, nie robię z wrzątku, bo i cytryny, i miodu nie dodaję do wrzątku, bo po prostu nie chciałabym, żeby straciły swoje właściwości, no i robię sobie taką herbatkę ciepłą, ale nie wrzącą, nie gorącą i właśnie dodaję wszystkich składników, tutaj ona jest taka mętna, jak widzicie, przez właśnie dodatek imbiru i taką herbatkę wypijam, jest przepyszna. Muszę wam powiedzieć, że to działa po prostu jak narkotyk, naprawdę. A ja przyszłam się trochę tutaj ogarnąć, troszeczkę, chociaż wiecie, zawsze te święta były taką okazją do makijażu, do jakiegoś takiego, wiecie, wystrojenia się i w ogóle, i były jakieś takie get ready with me z właśnie świątecznych przygotowań, a teraz smok w pokoju, a teraz mam niestety, no, ale postanowiłam, że dzisiaj troszkę się leciutko podmaluję, tak, dla lepszego samopoczucia. Ja już ogólnie czuję się lepiej, zdecydowanie, już mi chyba większość tego, co miało zejść, zeszło, więc spoko. Ignaś wczoraj, powiem wam, że wieczorem nie miał temperatury, miał 37 i jeden chyba bodajże przed samym spaniem, przed 21, 8 godzin po podaniu i bum, więc i bum forte, my mamy akurat, więc nie wiem, czy rosłoby mu, wiecie, w nocy, ale dałam mu po prostu dla bezpieczeństwa jeszcze na noc. Na razie póki co zobaczymy, czy się powtórzy sytuacja z wczoraj. Wczoraj dostał temperatury koło 13, więc więc zobaczymy, no. Miejmy nadzieję, że nie. Ale jutro, wiecie co, postanowiłam sobie, że tak czy siak zadzwonię do pani doktor, bo nawet czy będzie miał gorączkę, czy nie będzie miał gorączki, bo chciałabym jakieś skierowanie na badania, bo wiecie, CRP bym chciałabym zbadać, czy tam coś się dzieje, bo często też jest tak, że dzieci mają temperaturę, a wiecie, no ja tutaj tak sobie gadam, bo tak naprawdę ja jestem, znaczy byłam, no jestem w trakcie, powiedzmy, tego mojego przeziębienia, choroby, więc on mógł się ode mnie zarazić, więc to też na to obstawiam, ale on nie ma żadnych objawów. Poza tym, że tak jak się wsłucham, rzeczywiście może troszeczkę ma chrypkę, ale tak bardzo, bardzo mało, ale ma dzisiaj strasznie suche usta. Nie wiem, czy to jest spowodowane, bo kataru żadnego nie ma, żeby mu tam, wiecie, wycierać nosy i tak dalej, tak jak ja miałam. No ale właśnie to chciałam powiedzieć, że on nie ma żadnych objawów, a miał ten, powiedzmy, tą taką delikatną gorączkę, może ja zaświecę sobie lampę, bo tak dziwnie. No i po prostu chciałabym zrobić mocz, bo często właśnie dzieci mają, wiecie, temperaturę, tylko że to chyba wysoką, jak jest jakaś bakteria taka w moczu, no to jest gorączka i właśnie okazuje się, że jest jakiś tam w układzie moczowym jakaś bakteria się robi, więc chciałabym jakieś skierowanie na badania i no i zobaczymy, chyba że będzie dalej gorączkowo, no to zobaczymy, jak to będzie, ale zadzwonię jutro do pani doktor właśnie, chociażby po skierowaniu i porobię jakieś badania, mocz, właśnie krew, CRP, bo to myślę, że takie ważniejsze w takich przypadkach, wiecie, jak nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje. Okej, okay. No i tak trochę, wiecie co, ja bardzo lubię ten podkład z Liren, bardzo, bardzo lubię, on jest taki fajny, delikatny. Delikatny w wyglądzie, ale daje fajne krycie, trochę korektora. Końcówka korektora, słuchajcie, Bell. I to jest w ogóle korektor, słuchajcie, hypoalergiczny korektor kamuflujący. On nie jest jakimś kamuflażem, ja bym tego nie nazwała. Ja bym kupiłam przy kasie za 3,99, był wyprzedawany.
Jakoś tak. I powiem wam, że bardzo go lubię. Bardzo. I w ogóle ma super kolorek. A jaki to jest kolor? 30 beige. Beige. No i fajnie. Naprawdę bardzo go lubię. I już mi się kończy. On nie daje mocnego krycia, ale bardzo ładnie, naturalnie wygląda. Więc sobie go tutaj zaaplikuję. No, także słuchajcie, u nas święta bardzo delikatnie, jeśli chodzi o jedzenie i w ogóle. Ja wczoraj sobie robiłam grzanki z serkiem Almetta jogurtowym i dżemem. Jedną, w sumie cztery dodam. Dwie z malinowym dżemkiem, a dwie z truskawkowym. Przepyszne, swoją drogą, bardzo polecam takie połączenie. Nawet chlebek albo bułeczka. Wiecie, serek Almetta i na to dżemik. Przepyszne to jest, naprawdę Sandra moja. Kiedyś przed laty, bardzo, bardzo dawno temu pokazała mi i ja czasami jak szłam do niej jakoś rano, to ona często robiła mi też właśnie taką kanapkę, jak ona jadła sobie śniadanko i powiem wam, że zapomniałam o tym i ona mi też ostatnio o tym przypomniała. Właśnie, że jadła i sobie kupiłam od razu serki Almetta i też zajadam się tym, a w ogóle z chlebem tostowym takie zapiekane grzanka i na to, to jest przepyszne, przepyszne. Także spróbujcie sobie. Koniecznie, a dajcie w ogóle znać, czy jadłyście tak kiedyś. No i zobaczcie, słuchajcie, naprawdę niewielka ilość. Tutaj trochę może to dziwnie wygląda, bo mam rolety niezasłonięte. Do końca pogoda jest tak dziwna, że naprawdę, słuchajcie, świeci i wieje w ogóle. Brzydko jest ogólnie, ale chodzi o to, że raz jest słońce, a raz nie ma słońca. Co ja tutaj w ogóle mam? Ja mam jakiś mały pędzel, o właśnie, żeby sobie przypudrować. No, także słuchajcie, my wczoraj właśnie czas w domku spędziliśmy, trochę bajek obejrzeliśmy, trochę się pobawiliśmy. Ignacy ma fazę na dinozaury i na Netflixie w ogóle jest taka bajka Gigantosaurus i on ją ogląda. I wiecie co, zaczęła też oglądać tą Masza i Niedźwiedź. Masza chyba, nie? No i powiem wam, że też bardzo polubił. W ogóle my sami oglądamy, to jest takie śmieszne. No, także takie mamy naprawdę typowo domowe te święta. Szok, to był dla mnie szok. No i dzisiaj mieliśmy jechać do rodziców Mateusza, ale jednak stwierdziliśmy, że nie. Siedzimy w domu. I tyle. Pojedziemy, jak się wszyscy wykurują. Żeby, wiecie, nie czasem tam kogoś nie zarazić. I nie przeziębić też, bo to też jest bardzo ważne. Żeby nie przeziębić choroby, bo słuchajcie, te wszystkie powikłania wstrętne, nawet słuchajcie, wiecie, mówi się, że koronawirus powoduje zapalenie płuc, ale słuchajcie, to zapalenie płuc to też jest powikłanie. To tak jak po grypie też możecie dostać zapalenia płuc, możecie dostać zapalenia mięśnia sercowego, zapalenie opon mózgowych, więc to wszystko są powikłania, wstrętne powikłania po chorobie, więc uważajcie na siebie. Jak się źle czujecie, to naprawdę zadbajcie o swoje zdrowie i no, jeśli możecie, bo ja sobie zdaję sprawę, że w niektórych pracach pracodawcy nie patrzą łaskawie na to, jak powiecie, że jesteście chorzy, bo praca ponad wszystko. Wiem z własnego doświadczenia, więc ja wszystko rozumiem, ale mówię do osób, które naprawdę mogą to zrobić. Boże, ja dawno się nie malowałam, słuchajcie, naprawdę. Ale myślę sobie, że tak wystarczy, nic więcej tu nie będę kombinować, tylko jeszcze brew zrobię. W ogóle przydałoby mi się zrobić henne, bo zobaczcie, jak ja mam te brwi blade. Jeszcze jak dodatkowo sobie trochę je przejadę pudrem, czy tam lekko podkładem niechcący, tak przy makijażu, to jeszcze w ogóle wyglądam gorzej. No więc co miałam powiedzieć jeszcze wam, kochani, tutaj, no w sumie widzicie takie... Zawsze te święta u mnie takie były, wiecie, te przygotowania, te gotowanie i tak dalej, a teraz, no niestety, te święta takie rzeczywiście u nas typowo zostali w domu. Nawet rok temu, jak wiecie, wybuchła pandemia, zaraz i w ogóle był taki strach i tak dalej, no wiecie, zachorowań było naprawdę garstka, to i tak gdzieś tam ludzie spędzali razem święta i my też i byliśmy u Mateusza rodziców, nasi rodzice, w sensie moi, i wszyscy wszystkimi się widzieliśmy, a tutaj takie rzeczy się dzieją rok później. Ale pamiętam, słuchajcie, jak to było w ogóle, jak ta pandemia wybuchła. Boże, słuchajcie, to w ogóle był, ja chyba wam o tym nie mówiłam, ale
jak wyszło, że w Polsce już jest pierwszy przypadek, to słuchajcie, naprawdę autentycznie, autentycznie ja nie byłam u mojej babci grubo ponad miesiąc. Nie chodziłam, bo się bałam po prostu, nie wiem, w ogóle człowiek był taki zastraszony. Ja normalnie, jak dowiedzieliśmy się, to nigdzie kompletnie nic, nie spotykaliśmy się na dworze, człowiek się bał w ogóle, jak ktoś gdzieś tam podchodził, żeby, wiecie, nie zbliżać się do siebie, gdzie zachorowań naprawdę było 10, 20 czy tam nawet 200 dziennie. A teraz mamy 30 tysięcy, czy tam nie wiem ile jest w ogóle, ale no ostatnio było ponad. I człowiek normalnie funkcjonuje tak. Normalnie stara się, wiecie, żyć i w ogóle, ale pamiętam, Boże, jak to było, jak się, jejku, wiadomości non-stop i wiecie, wszyscy się bali, wszyscy w pełnym strachu. Ja pamiętam, jak gdzieś tam, aha, oglądaliśmy te wiadomości z Mateuszem któregoś wieczoru, słuchajcie, oglądamy i tak mówią o tym, że to, wiecie, powoduje ten kaszel, taką duszność i w ogóle, i tak oglądamy i ja tak mówię, tak siedzę. Wiecie, oddycham i tak jakoś mówię, kurde, mam baduszność, Boże, mam tego koronawirusa, słuchajcie. Tak sobie pomyślałam i mówię, kurde, tak siedzę, tak mówię, kurczę, wiesz co, normalnie jakoś dziwnie się czuję, mówię do Mateusza. Mateusz mówi, ty, ja też, normalnie wydaje mi się, że mi się źle oddycha. Ja mówię, Boże, no i od razu wyłączyliśmy wiadomości i mówię, o nie, 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 nie będziemy oglądać tych wiadomości, bo one normalnie wywołują w nas, wiecie, taką lękową duszność. I ja mówię, kurczę, jeszcze się normalnie nabawimy jakieś choroby przez to. I powiem wam, że no tak się zdarzyło mi chyba ze 3 razy w ogóle w czasie tej początku tej pandemii, że ja co chwilę sprawdzałam w ogóle oddech. I tak 3 razy mi się wydawało, że ja naprawdę mam duszność. A wiecie, że ja mam astmę skrzydłową i tak dalej i jeśli chodzi o duszność, to jest moja po prostu zmora. Więc ja ogólnie się boję koronawirusa ze względu właśnie na tą duszność. Dlatego też no to nie jest tak, że wiecie, ja gdzieś tam mówię, że nie ma co oglądać telewizji, nie ma co wierzyć w telewizji i tak dalej, że ja po prostu mam w dupie i totalnie, wydaje mi się, totalnie po prostu się nie stresuję i kompletnie nie wierzę w to, wierzę, ja wiem, że... Wiecie, ja wierzę w to, że jest wirus, ja wierzę, że ludzie chorują, i bo ja wiem, że jest grypa, są powikłania po grypie i naprawdę po grypie można być bardzo chorym, a koronawirus to jest też... Grypę też wywołują koronawirusy, więc słuchajcie, dopiero teraz człowiek sobie tak zdaje sprawę, że nawet taka zwykła grypa może powodować naprawdę takie jakieś duże powikłania i trzeba po prostu uważać. Więc ja naprawdę, ja też się martwię, bo wiecie, no mówię, no ja mam astmę i różnie być może, chociaż wiecie, wydaje mi się, że w tym październiku jednak przeszłam i całe szczęście nie miałam żadnego takiego kaszlu duszącego ani duszności, nic z tym związane, bo naprawdę ja powiem wam, że ja się najbardziej boję tego i wiecie czego się boję też? Że na przykład tak jak teraz jestem powiedzmy chora i musiałabym zrobić test i test wyszedłby pozytywny, powiedzmy, to ja wam powiem, że o, ja chyba bym miała od razu wszystkie inne objawy. Ja po prostu bym się tak zestresowała tą wiadomością, że ja mam po prostu koronawirusa, że wszystkie te objawy, które są opisywane, ja od razu bym je miała. I ja się po prostu tego boję, że wiecie, że to tak by na mnie wpłynęło i tak by wyglądało. No, kurde, powiem wam, że lepiej ma w moim przypadku nie wiedzieć, bo to mogłoby być. Albo dowiedzieć się, że wiecie, że jak się lepiej bym czuła i tak. Dobra, się nagadałam znowu i teraz tak wytuszuję sobie rzęsy i gotowa. Może trochę przybrązowię sobie twarz, a co? Jak szaleć, to szaleć, słuchajcie, nie ma co. A wy dajcie mi znać, kochani, jak tam u was w ogóle święta. Czy z rodziną, czy bez, czy samotnie, tak wiecie, tutaj w takim malutkim gronie jak my, między mężem, dzieckiem jednym i drugim, czy wiecie, gdzieś tam mogliście sobie pozwolić na rodzinne święta. Widzę po Instagramie, że dużo osób było urodzin. No. I że świętują, więc spoko. A też widzę, że bardzo dużo osób jest za granicą na wakacjach. Wygrzewa się pięknie w słoneczku. Korzysta. Wakacje też będziemy mogli pojechać. Że bliżej wakacji, bliżej lata będzie lepiej. Tak, taką mam nadzieję, trzymam kciuki za to mocno, a jeszcze sobie rusz dodam.
coś mi tutaj widzę. Wychodzi słonice. Znowu. O. Dodajmy rumieńców, ale dzisiaj już tak powiem ci. Jak oglądam, słuchajcie, mamy na siłowni i oni też przeszli koronawirusa. Ona z synem w domu, a mąż wylądował w szpitalu. Ale nie był długo w szpitalu, także całe szczęście, że tam po trzech dniach się bardzo poprawił stan i wyszedł szybko. Nie wiem, czy był 5 dni w szpitalu, jakoś tak, czy chyba tak. Także super. I właśnie Ania, jak nagrywa, to mówi, słyszałaś, widziałaś, nie mówi tak jak ja w liczbie mnogiej, czy większość z nas, że w liczbie mnogiej, że słuchajcie, zrobiłam to, czy tamto, tylko mówi, słuchaj, zrobiłam dzisiaj to, słuchaj, byłam na zakupach, widziałaś to, czy widziałaś tamto, wiecie, w liczbie pojedynczej. I tak mi wchodzi już to powoli w gadkę, także słuchajcie, wybaczcie jakby, co? No a w ogóle dajcie mi znać, jeśli oglądacie takie osoby, które się zwracają w liczbie pojedynczej i w liczbie mnogiej, co wolicie w ogóle, jak to u was, czy ten, bo dajcie mi znać w ogóle. To jest takie w sumie zwracanie się w liczbie pojedynczej też spoko, bo to jest taki, jakby wiecie, do każdego z osobna mówicie, nie? Tak jakby bezpośrednio się zwracacie do każdego z widzów osobno. To też jest spoko chyba, nie? Dajcie znać, co myślicie. No, kochani, to mi życzycie w ogóle pod ostatnim vlogiem dużo zdrówka. Wam serdecznie dziękuję, ja wam też jak najwięcej zdrówka na te święta i ogólnie po świętach i przez cały czas. Także słuchajcie, ja bym chciała też w ogóle ten imbir wprowadzić u nas na, no przynajmniej na takie okresy jesienne, żeby pić. Aczkolwiek na pewno soku nie będę miała, bo wiecie, to też teraz jest takie, że Sandry mama nam robi, bo jesteśmy chore, ale później to wiecie, ja sobie będę kupowała korzeń, będę ścierała i będę robiła sobie taki napar i po prostu chociaż wiecie, sobie takie coś popijać. Mój wujek w ogóle, chrzestny ogólnie Aleksa, on sobie robi tak, że wieczorem ściera sobie imbir, daje właśnie miód i cytrynę do wody i rano sobie wypija takiego, powiedzmy, szejka witaminowego, więc to też jest chyba dobre. No, więc zobaczymy, chciałabym coś takiego wprowadzić, bo też poczytałam sobie trochę o właściwościach imbiru i naprawdę nie jest to super. Może jakieś takie bezpośrednie, jak macie wypić sok, o kurde, ale się ciemnieje. Wypić sok, czy nawet zjeść korzeń. Ja dzisiaj Mateuszowi nawet dawałam, żeby zjadł, to mówi, że naprawdę chyba nie da rady, ale no. Ale da się, tyle, że trzeba się przemóc do wszystkiego, można wiecie, że nie przywyknąć, bo raczej do złych rzeczy my nie potrafimy przywyknąć, czy tak jesteśmy stworzeni, ale po prostu dla pewnych rzeczy potrafimy się gdzieś tam poświęcić i mimo, że coś nam nie smakuje, czy coś nie jest dla nas fajne i komfortowe, to potrafimy to zrobić i właśnie tak też jest z imbirem. W moim przypadku ja też pierwsze podejście miałam na nie, a teraz powiem wam, że trzeba i koniec, kropka. I tak do tego podchodzę zadaniowo, że muszę to wziąć, muszę zażyć i koniec, kropka. I wam polecam. Tyle, że też poczytajcie sobie, bo też imbiru nie można dużo, bo on rozrzedza krew, więc to jakaś tam dawka jest, wiecie, ale myślę, że jak tak wiecie profilaktycznie, plasterek, dwa plasterki, to czy tam do herbaty, to nic się nie stanie, ale tak jak na przykład my tutaj mamy, ja w chorobie i w ogóle, to ja tak dosyć tego imbiru, też z głową, ale no takie większe porcje, powiedzmy, więc to też trzeba uważać. Ogólnie na zioła, czy na szałwie, czy mięta rumianego, wszystkie gdzieś tam mogą dawać jakieś skutki, powiedzmy, uboczne, więc ze wszystkim trzeba uważać, no ale ale z głową myślę, że spoko. I też nie każdy, kto choruje jakoś przewlekle, może zioła, nie każdy zioło może, więc to już też sobie poczytajcie, ale jeśli nie macie przeciwwskazań, to ja wam bardzo serdecznie polecam. Dobra, tuszuję rzęsy, bo słuchajcie, miałam jakąś potrzebę znowu gadania, a nie chcę was tutaj przynudzać za bardzo, także ja się maluję, a z wami do później. Tam już chyba trochę mam tego materiału, więc jakoś tego szału nie będzie. No ale jak coś. Proszę. Taki drugi dzień świąt. Także ja sobie chwilkę siadam i czytam. Powiem wam, że spoko, naprawdę.
Ciągnęła mnie ta książka, bardzo fajnie pisana, polecam, polecam. I pokazywałam wam ją na YouTubie i pisałyście mi, że właśnie ten autor ma fajne książki i że nawet na Netflixie są filmy na podstawie jego książek. Muszę zobaczyć, kurczę, bo nie sprawdzałam tego. Ktoś mi napisał, także podaję taką informację, ale nie sprawdzałam, więc nie wiem. No, dobrze, ja siadam i chwilę sobie trochę poczytam książki, no i siedzimy. Wypoczywamy, odpoczywamy, regenerujemy się, no, ładujemy baterię. Jeśli można z dzieciakami w domu ładować jakoś baterię, no ale nie jest źle, nawet bym powiedziała, że jest ok, więc... No i jeśli chodzi o Ignasia, update'uję, że mamy, nie wiem, 15-16 i na razie dzisiaj bez temperatury, więc... Nie wiem, co to tam u niego, czy po prostu, wiecie, takie osłabienie organizmu i tak organizm zareagował. I wiecie, ja od razu zaczęłam podawać właśnie ten imbir i inhalację, więc może jakoś tak się rozeszło po kościach. Zobaczymy, jutro będę dzwoniła do pani doktor i mówię, chciałabym na jakieś tam wyniki. Zobaczymy, jak to tam, co to dalej będzie, no ale w każdym razie póki co dobrze. Że nie ma gorączki, bo wiecie, niefajna jest gorączka, od razu tak jakoś człowiek się bardziej stresuje, nie wiem, ja tak przynajmniej mam, także słuchajcie, ja sobie czytam książeczkę, ja wam życzę jeszcze raz wszystkiego co najlepsze i no i tyle, od jutra zaczynamy no tydzień, może już nie zaczynamy, bo dzisiaj mamy poniedziałek, ale ogólnie tak wiecie, wracamy do rzeczywistości. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, do usłyszenia, buziaki.